kilka tych cech, tak? Przede wszystkim niezawodność, bo tak jak powiedziałem, opryskiwacz jest najważniejszą dzisiaj maszyną w gospodarstwie i potrafi wygenerować największe oszczędności, ale jak jest zły, to potrafi spowodować największe straty w gospodarstwie, tak? Bo ja często rolnikom powtarzam, że jak kupisz złe maszyny uprawowe, możesz stracić 5-10%, może 15%, tak? Jak źle zasiejesz czy rozsiejesz nawóz, możesz stracić 20-30%, może 50% plonu. Ale jak źle opryskasz, możesz stracić 100%, tak? Czyli niezawodność, a później właśnie funkcjonalność, wygoda tego, precyzja, tak? Bo precyzja to też pieniążki, tak? Bo można mieć tymi dawkami. No i technologia, tak? Też musi być taka praktyczna, taka przyswajalna. No bo rolnik dzisiaj, prawdziwy rolnik, on musi mieć bardzo dużą inteligencję, bo dzisiaj on musi być wielozawodowy. Musi być księgowym, musi być zootechnikiem często, znać się na środkach, na uprawie, mechanikiem, operatorem i tak dalej. Ale pomimo tego ta elektronika to wszystko musi być w miarę przystępna, tak? Żeby nie trzeba było kończyć kolejnego fakultetu, żeby to obsłużyć. Tak? Oczywiście, że zwracam uwagę, jakie ciągniki obsługują, znaczy współpracują z naszymi maszynami. I chociażby rozwiązanie tak zwana zewnętrzna hydraulika. Kiedyś nie było to potrzebne, dzisiaj jest to potrzebne. Na przykład jak ktoś zmienia ciągnik przy opryskiwaczu, tak? Mieszanie oleju. Niektóre ciągniki, te bardziej zaawansowane, w ogóle niedopuszczalne jest, żeby się pomieszał inny olej w układzie ciągnika, tak? No ta hydraulika wymaga tego, żeby nie mieszać tego. I mamy rozwiązanie po to, jak ktoś chce zmieniać, to bo część rolników, powiedzmy, bazuje na jednej marce, jeden olej we wszystkich maszynach, ciągnikach i wtedy nie ma problemu. Ale już jak mamy inne marki, różne oleje, to już może być problem w tym. Dlatego mamy rozwiązania i również to zaawansowanie dzisiaj ciągników, chociażby większość takich ciągników markowych już wyższej mocy może troszeczkę, na przykład jest wyposażona złącze ISOBUS. No to już rolnik nie musi płacić za monitor sterujący, może kupić go bez. Jest to kilkanaście albo i więcej tysięcy różnicy. Kupuje go bez i ta maszyna z ciągnikiem musi się dogadać, tak? Wojciech Bury, Bury Maszyny Rolnicze. Zapraszam serdecznie do naszej firmy.